I też do Państwa znowu Barbara z Krakowa. Pewnego dnia obudziłam się rankiem o 4 już rano i na niebie, ponieważ niestety mam łóżko zwrócone do światła, do okna, bo nie da się inaczej tego, mam maleńki pokoik, zobaczyłam na świcie, na cudne na niebie zjawisko rano o 4. Naprawdę rzadkie zjawisko, aż byłam taka oszołomiona. I napisałam wiersz do Boga, do mojego najdroższego Ojca. Witaj, mój Ojcze, witaj, wielki Panie. Jeszcze przed świtem, jeszcze przed śniadaniem zawisło na niebie przepiękne zjawisko. Pomarańczowa dynia olbrzym ukazała się blisko. Cóż za artysta tak pięknie wymalował, wspaniały majstersztyk. Cud się na chwilę w ciemnych chmurach schował. Zanim to uczynił, przybrał formę grzyba. Tylko wielki artysta tak może malować, więc tylko Jezus uczynił te cuda. Chyba nie przeczysz, to nie żadna złuda. Basia.